No i witam w kolejnym odcinku Eldeńskiego Kręgu. Cóż my tu możemy uczynić, powiedzcie wy mi. Spójrzmy na dzień dobry tutaj na mapę. Możemy... O! Tu jest chyba jakaś jaskinia. Możemy spróbować tam zejść właśnie. A w ogóle tutaj właśnie Irina z Morne. Okej. Najpierw byśmy mogli iść za siebie. Ale tutaj mamy taką dosyć porawą przepaść, a na dole, ło, przycięło, a na dole mamy miejsce łaski, tylko że próbując stąd zeskoczyć, na pewno się zabijemy. Okej, więc musielibyśmy... Co to jest w ogóle? A nie. Aha. Nie to, no co ty robisz? Dobra. Okej. Nie wiem, co to za bestyjki były. Ale było blisko, żebym się wykasztanił z butów. Ło. Ej, wiecie co wam powiem? Że tutaj chyba w ogóle będzie łatwiej i prościej, jak po prostu się przeniosę tu. I tędy przebiegnę sobie. Tutaj. A nawet powiem szczerze, że nie wiem, czy nie lepiej byłoby tutaj, z tej strony po prostu się udać. Świat jest wielki. Eksplorować go można na każdy sposób tak naprawdę. Aha, tylko gra postanowiła się zawiesić. Okej. Czaje baza. Dobra, nie będziemy tutaj próbować kombinować. Co my tu mamy? To jest... To sobie upload robię, ok. Spróbujmy na pamięć zagrać, o właśnie. Wcisnąć E. I będzie. Play anyway, dokładnie. Nie wiem, czemu tak się dzieje, że tutaj się zdarzają jakieś takie właśnie ścinki i powiedzmy zwierzki. Dziwna sytuacja troszeczkę. Nie ma źle, jak na początek nagrania już takie rzeczy się dzieją. Dobrze, że mi się takie coś nie stało na bosie, bo byłoby krucho. No i ładujemy się. To nie ja wyszedłem nieprawidłowo, tylko wam się gra zwiesiła. Pamiętajcie o tym. Dobra, kontynuuj. No i skończyłem tutaj na płaczącym półwyspie, okej. Więc naszym planem było przedostać się tutaj do mostu ofiarnego.
Dokładnie. Ciekawe, czy dałoby się tutaj przebiec, ale chyba nie bardzo, z tego co pamiętam. A może dałoby się wskoczyć tam na górę. Nie, ten to raczej wątpię. Ło, to za daleko też. Dobra, spróbujemy od drugiej strony najwyżej. Tutaj z tego co widzę nic szczególnego się nie dzieje. Wciąż te same twarze. No i okej, stąd pójdziemy sobie tędy. Jak to się mówi? Stay down, dog. No i tutaj właśnie mamy ową utraconą łaskę. Jak ten rejon się nazywa? Na południe od strażnicy. A w ogóle dostałem expa, znaczy runy za coś. Znowu. Nie za ciekawie ten przeciwnik wyglądał. Dobra, co my tu mamy? Tam się coś świeci w ogóle. Okej. No dobra, zaraz zobaczymy, gdzie nas ten most doprowadzi. Jaki wąż. Czy mi coś teraz z nieba nie spadło? Nie, w miarę względnie spokojnie jest. O, ktoś tam wlazł w ogóle. Okej, możemy sobie swobodnie tutaj zejść na dół, pomijając te toksyczne kwiatki z tego co widzę. Nietoperki tu są. Chociaż w sumie nie wiem po co z nimi walczę, jak z nich i tak w sumie za dużo tych run nie ma. Ale to chyba u góry jest ten karabeusz. O, ale mamy tutaj jakieś tunele nawet. Tunele morne. O, tu znowu coś było. Ale to sobie zrobimy trochę inaczej. Mamy miejsce łaski, teraz sobie wskoczę na górę, żeby właśnie tymi segmentami podskakać. Czyli raz, ale niczego tu nie ma chyba. Dwa, tu już mamy. Bardzo dobrze.
No i możemy zacząć eksplorację tego miejsca. No i pięknie. Tu mamy kolejnego. Dobra. Nawet kolejne dwa bym powiedział. O, trochę was tu jest. Bardzo ładnie. Złoty run na dwójeczce. Bardzo dobrze. Z niego coś nie poleciło, on tutaj jakieś takie niebieskie ładne miał. Tutaj mamy ponury kamień. Duży odłamek błysk kamienia. Jakieś ukryte ścieżki? Nie ma niczego. Dobra, to jeszcze tu do środka sobie wejdziemy. Też z tego co widzę jest jakiś ziomu tak samotny. I złoty run na czwartym poziomie, a także skrzynia, w której mamy szlachetne mięso. Nie wiem w sumie do czego może mi to być potrzebne, ale niech będzie. To żyje, czy co to robi? Nie żyje, dobra. Zaklinował się po prostu. Jakieś piguły. Chyba nie chcemy tego jeść za bardzo. Nie było to nic ciężkiego. Pięknie. Dwa kamienie kowalskie nawet. Jeden ze ściany, drugi z... bagażu. No ja pierniczę, to jest ten tutaj. O, pięknie udało się.
Miękka bawełna. Cenny przedmiot, niby ta miękka bawełna, mówisz? Ponury kamień kowalski. O, tutaj też mamy jeszcze jeden. No i dobra, to teraz musimy chyba tutaj iść. O, i będziemy mieli bossa. Ponury kamień kowalski. I w sumie nic więcej, nigdzie więcej. Jak z życiem stoję? Pełne mam, ok. I wszystko. Zyskaliśmy dzięki temu zardzewiałą kotwicę. A nawet nie widzę tutaj żadnej jakiejś skrzynki ze skarbem czy czymś takim. Więc wychodzi na to, że ten segment tutaj już będziemy mieli za sobą. Zobaczmy sobie jeszcze tą kotwicę. Wcześniej pamiętam, że walczyłem tą kotwicą nawet. Także muszę przyznać, że nie była ona taka zła. To jest moja broń. Ok, to jest kotwica, która jest, no, cięższa kilogram. A tak ma słabszy. Tylko że tu jest efekt nagromadzenia krwawienia. Przepraszam, krwawienia. A tutaj niestety nie ma nic. No i tu jest właśnie taki problem, ale chyba odpuszczę sobie tą kotwicę. A, bo to co jest tam na dole. Dobra. No dobra, to w takim wypadku kolejne ruiny, kolejny dług jest tak jakby przez nas wyeksplorowany. W związku z czym w tym momencie możemy zakończyć sobie ten odcinek, a w kolejnym oczywiście ruszamy dalej. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.